W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jakie korzyści może zaoferować nam czystek. Jak zawsze opowiemy, jak stosować tę roślinę, jakie są właściwe dawki, jakie są przeciwwskazania oraz interakcje z innymi roślinami albo lekami. A więc zaczynajmy. Marek Skoczylas o zdrowiu. Należy rozpocząć od tego, że istnieje kilkanaście gatunków czystka. Zatem, kupując po prostu czystek, możesz natrafić na czystek szary, ladanowy, kreteński, purpurowy czy szałwiolistny. Ja postaram się omówić właściwości prozdrowotne tych najczęściej występujących gatunków, które występują w sprzedaży, a dzisiaj skupię się głównie na czystku szarym. Czystek szary, nazywany także czasami czystkiem siwym, w Polsce cieszy się szczególną popularnością, chociaż należy wiedzieć także, że udokumentowane właściwości prozdrowotne wykazują także inne gatunki czystka, o których powiedziałem przed chwilą. Roślina ta zawdzięcza swoje prozdrowotne właściwości szerokiemu profilowi polifenoli, które zawarte są właśnie w tej roślinie. To nie ilość polifenoli decyduje o właściwościach leczniczych w tym wypadku, ale bardzo zróżnicowany profil. To właśnie dlatego ta roślina wykazuje efektywność w wielu niszowych aspektach naszego zdrowia. A czego możemy spodziewać się po stosowaniu czystka? Zanim Państwu o tym powiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, ponieważ będę mówił o naturalnych formach wspomagania naszego zdrowia. Oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. Rozpocznijmy od boreliozy, bo rzadko mówi się o tej chorobie na moim kanale. A więc numer jeden to borelioza. Ze względu na wykazywane w badaniach działanie przeciwbakteryjne, ale także na dokumentację pozamedyczną, czyli osobiste doświadczenia wielu osób, pojawiają się doniesienia o skuteczności właśnie ekstraktu z czystka u pacjentów cierpiących na boreliozę. W wielu kontekstach nie było jednak jasne, czy działanie czystka wynika z bezpośredniego działania przeciwdrobnoustrojowego, czy też poprzez wpływ tej rośliny na układ odpornościowy człowieka. Postanowiono więc badać przeciwbakteryjny wpływ 12 powszechnie stosowanych leków roślinnych z zawartością właśnie czystka na walkę z bakteriami Borrelia burgdorferi odpowiedzialnymi właśnie za boreliozę. Wśród nich 7 ekstraktów z produktów naturalnych w stężeniu 1% wykazało znaczną aktywność przeciwbakteryjną w porównaniu z kontrolnymi antybiotykami, czyli doksycykliną oraz cefuroksymem. Zatem możemy przypuszczać, że na podstawie posiadanej wiedzy, ale także i doświadczeń innych osób, czystek może mieć potencjalny wpływ właśnie na przebieg boreliozy. Skoro jesteśmy już przy bakteriach, powiedzmy o innych przeciwbakteryjnych czy przeciwwirusowych właściwościach tej rośliny. Infekcje wirusowe i bakteryjne bywają trudne do leczenia, nawet przy pomocy silnych leków. Dlatego naturalne leki mogą stanowić pożądaną alternatywę, a przede wszystkim działać jako wsparcie konwencjonalnych metod leczenia. W badaniu z 2016 roku ujawniono silne właściwości przeciwwirusowe ekstraktu właśnie z czystka. Co ważne, w przeciwieństwie do niektórych leków, czystek nie uszkadzał komórek gospodarza. Wstępne testy przeprowadzone z udziałem komercyjnego preparatu z zawartością czystka, dokładnie preparat nazywa się Cystus 052, a także z udziałem ekstraktu z herbaty, wykazano, że mieszanina ta spowalniała ekspansję wirusa HIV. Co ciekawe, ekstrakt ten hamował również te typy wirusa HIV, które wykazywały oporność na leki. Tak obiecujące wyniki wpłynęły na to, że zalecono dalsze badania nad potencjalnym wpływem czystka w walce z przewlekłymi infekcjami wirusowymi. W innym badaniu natomiast także wykazano, że czystek, znany jako czystek siwy, wykazuje działanie przeciwwirusowe przeciwko wysoce zjadliwemu wirusowi ptasiej grypy. Stopień zahamowania rozwoju tego wirusa szacowany był nawet na
90%. Kontynuując tematykę przeciwbakteryjnego działania czystka, powiedzmy coś o zdrowych zębach. Polifenole zawarte w herbacie z czystka mają właściwości antybakteryjne. To już wiemy. Można płukankę z czystka stosować właśnie do płukania jamy ustnej. Badania opublikowane w fachowej prasie wykazały, że płukanie ust herbatą z czystka zmniejsza przyleganie bakterii do szkliwa zębów, czyli hamuje tworzenie się płytki nazębnej, czyli początkowego etapu próchnicy zębów. Zatem, zamiast kupować komercyjną płukankę do jamy ustnej, która często niestety nie jest tania, możemy sobie w tani sposób skonstruować własną na bazie czystka o udowodnionym działaniu antybakteryjnym i oczywiście hamującym rozwój próchnicy. Nie można oczywiście zapomnieć o właściwościach antyoksydacyjnych czystka, wynikających oczywiście z tego, że ma bardzo szerokie spektrum polifenoli w sobie. W wielu badaniach wykazano, że spożywanie polifenoli ogranicza zapadalność na chorobę wieńcową serca. Wykazano także, że polifenole chronią skutecznie cholesterol LDL, tak zwany zły cholesterol, przed utlenieniem. A utlenienie cholesterolu LDL uznawane jest za jedną z głównych przyczyn miażdżycy i stwardnienia tętnic. Tutaj trzeba zaznaczyć, że większość badań nad tego typu korzyściami dotyczy herbaty z czystka. I tutaj mamy pewne sukcesy naukowe właśnie pochodzące z Polski, ponieważ naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego właśnie zdecydowali się przeprowadzić badania właśnie na temat herbaty z czystka, by określić jej wpływ na markery stany oksydacyjnego i profil lipidowy u zdrowych osób dorosłych. W tym badaniu przez 3 miesiące 24 uczestników piło herbatę z czystka siwego 3 razy dziennie. Co prawda w badaniu nie wykazano zmian w stężeniu złego cholesterolu, ale za to analiza profilu lipidowego wykazała istotny wzrost stężenia HDL, czyli tak zwanego dobrego cholesterolu. Zauważono także znaczny spadek poziomu tyreoglobuliny, czyli białka produkowanego przez naszą tarczycę, którego wysoki poziom, uwaga, często łączony jest z chorobami nowotworowymi. Wyniki tego badania sugerują pozytywny wpływ herbaty z czystka na metabolizm lipidów i potwierdzają bardzo szeroki wachlarz potencjalnych właściwości prozdrowotnych tej rośliny, związanych przede wszystkim ze zmniejszeniem czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. A do chorób tych zaliczamy nadciśnienie, miażdżycę, zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca oraz chorobę wieńcową. Tutaj zaznaczyć także należy, że ze względu na silne działanie przeciwutleniające, suplementy diety z zawartością czystka polecane są także w profilaktyce chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroba Alzheimera. Teraz powiedzmy coś o dawkach oraz interakcjach. Jak sugerują wyniki badań, szczególną aktywność przeciwbakteryjną czystek wykazuje w połączeniu z innymi ziołami i roślinami, takimi jak orzech czarny czy czepota puszysta. Do surowców farmaceutycznych wykorzystujemy zarówno ziele, ale także i liście czystka. Jak w przypadku większości preparatów roślinnych, zalecana dawka zależy od wielu czynników, w tym od indywidualnych predyspozycji, zapotrzebowania czy ewentualnie przyjmowanych innych leków. Bazując jednak na badaniach naukowych, możemy powiedzieć, że widoczne skutki przynosi porcja 2 g suszu, z którego robimy sobie herbatę, podawana 3 razy dziennie w ilości 250 ml jedna. Przypomnę, że parzyć taki susz należy parzyć około 3 minut. Na rynku dostępne są także kapsułki, ziele czystka, czasami nawet i sok. Warto także brać pod uwagę kraj pochodzenia. Uważa się bowiem, że ekstrakty z tureckiego czystka są szczególnie bogate w związki fenolowe oraz flawonoidy. Teraz jeszcze kilka ciekawostek na temat tej rośliny. Rozpocznijmy od tego, że czystek nie występuje naturalnie w Polsce, a rośliny z rodziny czystkowatych
łatwo pomylić z naszym rodzimym posłonkiem, który ze względu na zawartość flawonoidów, garbników, no także był stosowany w medycynie ludowej, między innymi w dolegliwościach układu pokarmowego i oddechowego. Musimy pamiętać także, że poza popularnym czystkiem szarym czy siwym, bo często określa się go tak i tak, zastosowanie znajduje także czystek ladanowy. Z tego czystka, a także z czystka kreteńskiego, produkuje się specjalną żywicę, która wykorzystywana jest w przemyśle perfumeryjnym. Bardzo często zadajecie mi Państwo także pytania, czy produkuję suplementy diety z zawartością czystka. Otóż wszystko rozchodzi się o jakość surowca. Jeśli znajdę dostawcę surowca, który będzie spełniał moje oczekiwania w zakresie jakości, ilości związków aktywnych i co najważniejsze czystości, to wtedy istnieje spora szansa, że będę produkował suplement diety z zawartością czystka. Niemniej jednak proces poszukiwania dobrych surowców jest procesem czasochłonnym i procesem niestety kosztownym, ponieważ różne próbki trzeba wysłać do laboratorium i potem trzeba je przebadać. Ale na dzień dzisiejszy produkuję już wiele innych suplementów, z którymi możecie się Państwo zapoznać w moim sklepie, który odnaleźć można w opisie tego filmu. Przypominam także, że o moje suplementy diety możecie Państwo pytać w dobrych zielarniach, aptekach czy sklepach ze zdrową żywnością. A ja już dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Czekam na Państwa propozycje odnośnie następnego odcinka. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.